Yo, siemano, ja jestem Yoshi Fan Gaming. Dzisiaj będziemy robić unboxing lokomotywy SP45 Pico H0. Pico, oczywiście jest taka lokomotywa, to sobie wyciągamy z pudła H0. Dobra, jest łokomo. Jest nasz loczek, ukochany. Teraz wyjmujemy sobie loka. Muszę na chwilę odłożyć telefon, żeby wyjąć lokomotywę. Aż nie mogę złamać palcami jednocześnie. I proszę bardzo, tylko to loczek się prezentuje. I tak, w samym tym oto pudle widzimy to oto coś. Wysadzam. To sobie wysadzimy. Dobra, mój ukochany, co tutaj znajdziemy? To coś. Czyli mamy instrukcję, jak chcecie sobie na przykład dać jakiś dekoder, mini katalog jaki taki. I co w nim? No, czy to coś? Czy to oto? To jest Gagarin Bek ET-22, czyli ogony. O, ten zestaw startu jest husarzem, to ja mam. Ale dobra. I tutaj jest też taka druga instrukcja obsługi lokomotywy. Nasza druga instrukcja obsługi naszej SP45. Dobra, więc teraz sobie wyjmę z tej oto foliki. O, no jak widzicie. Tak ta lokomotywa wygląda. No i tak oto ona wygląda. Tutaj macie jakieś dodatkowe części, ewentualnie gdzieś one były. Już to otwierałem tą lokomotywę. Ale teraz to ją postawię na torze, zobaczymy jak jeździ. Widzowie. Tak? O kurde, widzowie. Ja tu naprawię tylko tor, się widzimy. Szybko było.
Okej. Okay. Więc jestem już. Stawiamy ją sobie na torach. Dobra, z taką to jesteśmy. Teraz tak. Muszę tutaj rozłączyć. Dobra, teraz zobaczmy, jakie jeździ to cudeńko. Nie jeździ. Wiecie, jakie? Nie jeździ, jakaś nierówna toru. Okej. Dobra. Nie zatrybiło. Nikt to ma, więc ma prawo jeździć. Tutaj. Czemu to nie jeździ? Dobra widzowie, ja nie wiem, w czym jest problem, a to ja. Teraz zatrybi. Nie poszło. Dobra. To jeszcze raz rozłączę i... Dobra, powinno być okej. No, nie działa, widzowie. Więc nara później rozwiąże ten problem. Nara.